Współczesne odbiorniki telewizyjne umożliwiają odbiór telewizji cyfrowej. W standardzie posiadają zintegrowany dekoder DVB-T. Spotykane są również modele wyposażone w dekoder DVB-S do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej. Zdarzają się także telewizory posiadające dekoder DVB-C, dedykowane cyfrowej telewizji kablowej. Dzięki temu, iż przetwarzanie sygnału odbieranego z anteny ma w tych odbiornikach postać cyfrową, obraz wyświetlany jest w wysokiej rozdzielczości. Z kolei odtwarzanie dźwięku odbywa się tu z wykorzystaniem nowoczesnych formatów przestrzennych. Istotnym elementem współczesnego odbiornika telewizyjnego, decydującym o jakości obrazu, jest ekran. Spotykamy ekrany plazmowe i ciekłokrystaliczne, na przykład z wyświetleniem LED. Ekran plazmowy zapewnia parametry obrazu, które odpowiadają telewizji HDTV. Charakteryzuje się też doskonałą jaskrawością i silnym kontrastem. Brak tu zniekształceń geometrycznych w narożach ekranu, także ostrość i jaskrawość nie jest zmieniona w tych miejscach, co często zdarzało się w telewizorach kineskopowych. Warto również powiedzieć, że nie są podatne na promieniowanie źródeł magnetycznych, takich jak magnes głośnika. W ekranach plazmowych pojedyncza komórka ekranu wypełniona jest ksenonem. Za pomocą elektrod doprowadzone jest do niej napięcie sterujące, powodujące wyładowanie elektryczne, podczas którego powstaje promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie to pobudza do świecenia warstwę luminoforu, jakim pokryta jest wewnętrzna strona każdej komórki. Elementy odwzorowujące obraz w ekranach LCD to komórki ciekłego kryształu, natomiast źródło światła, inaczej niż w ekranie plazmowym, znajduje się poza kryształem. Światło przechodzi przez filtr optyczny złożony z elementów o trzech różnych zabarwieniach, aby uzyskać trzy barwy podstawowe. W celu uzyskania dobrych barw, filtry są domieszkowane barwnikami organicznymi. Zespoły trzech filtrów stanowią tzw. komórki ciekłokrystaliczne. Zaletą ekranu jest jego bardzo mała grubość i brak tradycyjnych układów odchylających i wysokiego napięcia. W odbiorniku telewizyjnym LED wykorzystuje się wyświetlacz LCD z odpowiednim podświetleniem. Stosuje się cztery rodzaje podświetlenia diodami LED. Pełne podświetlenie LED bez strefowego wygaszania, pełne podświetlenie LED ze strefowym wygaszaniem, podświetlenie krawędziowe LED, podświetlenie krawędziowe LED ze strefowym wygaszaniem. Dodatkowe informacje na temat podświetlenia znajdziesz w słowniku. Ze względu na jakość obrazu obecnie najlepszym podświetleniem jest podświetlenie całego ekranu diodami ze strefowo wygaszanymi segmentami. Daje ono głębie czerni, wysoki kontrast oraz równomierne podświetlenie ekranu. Z kolei odbiorniki telewizyjne z podświetleniem krawędziowym są tańsze przy zakupie, jak również w eksploatacji, ale jakość obrazu jest gorsza ze względu na nierównomierne podświetlenie matrycy. Nowoczesne odbiorniki telewizyjne wykorzystują zaawansowane techniki poprawy obrazu i odtwarzania dźwięku. Oprogramowanie takich odbiorników dostarcza wielu funkcji umożliwiających wybór trybu wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku, który odpowiada charakterowi odbieranego programu. Obserwujemy tendencję do wyposażania odbiorników telewizyjnych w złącza umożliwiające podłączanie komputera lub modułu Wi-Fi. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z zasobów internetu. Często tak skonfigurowany odbiornik umożliwia korzystanie z określonego portalu internetowego, np. z YouTube. Innymi słowy, podłączenie do komputera i sieci internet pozwala na korzystanie z odbiornika nie tylko w celu oglądania programów telewizyjnych, ale również jako urządzenia multimedialnego. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.